Wydaje mi się, że dzisiaj to jest taki dzień, w którym to nie wcale osobistości z tych pierwszych stron gazet, a dzieci są tutaj prawdziwymi gwiazdami. Absolutnie, bo jest to tak właśnie specjalnie skonstruowana ta nazwa, że obiad noworoczny z gwiazdami. Gwiazdami są dzieci z domów dziecka, z placówek wychowawczych, natomiast osoby publiczne, znane, lubiane są tylko gośćmi tych gwiazd. Dlatego nasze znane osoby zakładają fartuchy, serwują jedzenie, pracują tu. Już nie jest tak glamurous jak na innych przyjęciach, że naprawdę człowiek się szykuje 3 godziny, idzie i ładnie wygląda. Tu się pracuje, spotykamy się z dziećmi, podpisujemy, robimy zdjęcia, biegamy, chodzimy, serwujemy. I myślę, że to daje satysfakcję tym cudownym ludziom, bo przychodzą tak licznie, że jak ja wczoraj podliczyłam, zauważyłam 104 osoby znane, popularne, potwierdzone na dzisiaj. Ja mówię, no dobra, 30% nie przyjdzie, bo chore, bo coś, prawda, bo bywa tak. Natomiast no, nie sądziłam, że będzie tyle. Widziałam tyle nazwisk, tyle twarzy. Mimo, że cały czas pracowałam na scenie i nie wszystkich widziałam, ale jestem oszołomiona, absolutnie. Czyli mamy serca, słuchajcie, mamy wielkie, cudowne serca. Czyli tak jak właśnie chciałam tutaj napomknąć, z roku na rok gwiazd jest chyba coraz więcej na tym wydarzeniu. No tak, i zaczynamy się zastanawiać, czy będziemy w stanie zrobić to w jednym miejscu, bo ten Jeff jest po prostu taki, jaki jest. Będę musiała porozmawiać z szefem, żeby rozbudował może i głębiej wszedł w pole mokotowskie, bo nie widzę wyjścia, naprawdę. Jest już taki tłok, taki ścisk, aczkolwiek to też chyba ma taki swój urok, że jest nas tak dużo, wszyscy razem, na głowie sobie siedzimy przez te kilka godzin. No i myślę, że właśnie może to jest to. Więc jakie marzenia ma Pani teraz związane z tym właśnie wydarzeniem? Co dalej? Cały czas tak samo? Chciałabym, już się zgłaszały gwiazdy, które chcą śpiewać w przyszłym roku, więc to jest wspaniałe. Chciałabym mieć siłę. Chciałabym bardzo, żeby firmy, które proszę często, lub znane osoby, które proszę, żeby przyszły, czy pozyskuję fundusze na zakup takich trwałych, fajnych prezentów, czasami były łatwiejsze w kontaktach, aby rzeczywiście, dlatego zapraszam często tutaj i żeby zobaczyli, jak to wygląda. I mam nadzieję, że będę coraz więcej mogła tak naprawdę tym dzieciom sprezentować takich rzeczy, których wiem, że nie mają, które są bardzo potrzebne. Nie karmić słodyczami, ale dawać rzeczy, które naprawdę im się przydadzą.